Cześć, witajcie na kolejnym naszym filmiku. Tym razem chciałem pokazać Wam bardzo fajny sposób na szybkie wymycie bardzo brudnej posadzki. Z reguły w ciągach komunikacyjnych od drzwi do drzwi w jednym pomieszczeniu, kiedy następuje ruch pieszych, w tym miejscu tworzy się taki ślad techniczny, czyli miejsce, gdzie wydeptuje się ścieżka, ona jest bardziej porysowana niż inne części podłogi, a w związku z tym szybciej i mocniej brudzi się, tak? Gdyż brud zalega dokładnie w zakamarkach, w rysach, w spękaniach podłogi. Żeby doczyścić szybko taką podłogę, trzeba ją najpierw namoczyć, a dopiero potem przemyć właściwym sposobem mopowania. Ja to właśnie dzisiaj chciałem Wam zaprezentować. Wypłukałem sobie mopa. Teraz nabiorę płynu z roztworem czyszczącym, odcisnę nie za mocno, ponieważ korytarz jest długi. Zostawiam właśnie nadmiar wilgoci na tej ścieżce i zaczynam mopować, cofając się do wyjścia. Czyli najpierw namoczyłem podłogę, a dopiero potem ją przemopowałem. Dzięki bardzo.